Krzysztof Głowacki z nami. Jutro boksujesz w Rzeszowie. Pojedynek rewanżowy z Ismailem Abdulem. I jak do tej walki podchodzisz? Bo były rozmowy z Jeanem Markiem Monrose, który ostatnio przegrał niespodziewanie na gali we Francji. Stanęło na Abdulu. Zadowolony jesteś z takiego obrotu sprawy? Cieszysz się w ogóle, że walczysz? Jak do tego podchodzisz? Znaczy tak, mogę powiedzieć, że cieszę się, że w końcu wracam po tej kontuzji, że pokazała się walka, także jestem zadowolony z tego, że będę boksował. No Abdul, znamy Abdula, tak? Boksowałem z nim, twardy zawodnik, no więc łatwo nie będzie. Nastawiam się na pełen dystans. No szkoda, że właśnie z tym murmekiem nie wyszło. Nie, jaką ma? Monrose'em nie wyszło, no szkoda. No ale trudno, co się odwlecze, to nie ucieczę, może innym razem zaboksujemy. A teraz został Abdul, no twardy zawodnik, tak? Ciężko będzie wygrać przed czasem, aczkolwiek może i się uda, ale nie nastawiam się na to. Nastawiam się na ciężką walkę, aby nie dać mu pola, nie dać mu się rozkręcić, będę starał się kontrolować cały pojedynek. Ja pamiętam w Krynicy, wtedy chyba z nim boksowałeś po raz pierwszy? Kilka razy mocno nim wstrząsnąłeś, on nie padał. Jakieś wnioski dało się wyciągnąć po tej walce, że jednak można było to zrobić inaczej, można było go jednak pokonać przed czasem? Największe wnioski to, żeby się nie rzucić jak właśnie w Krynicy w pierwszych rundach. Tam się, no tak, wstrząsnąłem nim, ale nie padł, a ja się wystrzelałem, później on ruszył, tak? Więc na pewno teraz tego błędu samego nie popełnię, zacznę spokojnie, a później będę podkręcał tempo. Będę ponawiał ataki, także no zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, bo to wiadomo, łatwo się mówi, tak? A co innego zrobić, to w ringu jest, także no zobaczymy jutro. Jak kilka tygodni temu rozmawialiśmy, to takim pesymizmem trochę powiało z twojej strony. Mówiłeś, że kilka miesięcy straciłeś, że to nie jest ta forma, co na przykład była przed galą w Wałczu. Jak po tym pełnym okresie przygotowawczym, już na kilkadziesiąt godzin przed walką, czujesz się z dyspozycją? Dobrze się czuję, no wiadomo, nie jest to jakaś tam forma życiowa, tak, ale no nie jest też źle, no myślę, że na Abdula spokojnie powinna wystarczyć, no taką mam nadzieję, a co będzie, to zobaczymy jutro. Tom Loeffler, promotor Olia Folabiego, nie wiem, czy słyszałeś, ale powiedział, że po tym, jak Paweł Kołodziej się wycofał, on z chęcią zastąpiłby tobą, tak? Pawła Kołodzieja, 26 lipca w Nowym Jorku, i zastanawiam się, czy jeśli... Nie wiem, będziesz czuł się dobrze, to na przygotowaniach do tej gali mógłbyś potem bez przerwy pociągnąć przygotowania do 26 lipca w Nowym Jorku, wejść do Olia Folabiego. Czy to jest realny plan? Tak tylko sobie gdybamy oczywiście, ale to jest możliwe według ciebie? Fajnie, że taka sytuacja się pojawiła. Zawsze marzyłem, żeby zaboksować w Nowym Jorku, tak? Mówisz? No, w Madison Square Garden, tak? No to super, kurde, jak najbardziej jestem za. Ile to by zostało? 4 tygodnie? 5 do walki? No, także spokojnie, ja bym... Nie ma problemu, ja mogę walczyć, to już wszystko będzie zależało od moich promotorów, także co oni ustalą, co oni powiedzą, to zobaczymy, no i od trenera, tak, trener też będzie miał tu główną rolę, ja jestem jak najbardziej za, ja mogę przyciągnąć przygotowania dalej i boksować z Olą. Ale byłyby podnoszone przez ciebie kwestie, za ile, czemu tak mało, czy generalnie to jest tak duża szansa, bo to byłby ostateczny eliminator, tak, o IBF, do prawo do walki z Juanem Pablo Hernandezem, czy byś od razu z marszu brał to, bo tam no, pula na pewno nie byłaby duża. Kurde, właśnie, bo to jest ten IBF, a jestem tu pierwszy w UBO i to by było pewnie, myślę, że do tej walki pewnie nie dojdzie z punktów promotoru. No zobaczymy, no kurde. Ja mówię, no ja jestem za, ja mogę jechać i walczyć, boksować. Czyli wolałbyś poczekać na Marko Huka niż boksować z Hernandezem, tak? Tak, dokładnie. Ja chciałem zawsze z Marko Hukiem boksować tu w stronę WBO, żeby to był eliminator WBO. To nie ma problemu, jadę od razu i boksuję. No ale no, to z IBF, także no... Ciężko powiedzieć. Chciałoby się, ale trochę szkoda tej pozycji, tak? WBO. Tak, dokładnie. Wyjąłeś mi to z ust. No dobra, to powiedz jeszcze, jakiego jutro zobaczymy Głowackiego w ringu z Abdulem? Chłodnego mordercę, czy będzie jednak motywowało ci to bardzo, żeby skończyć go przed czasem jako drugi po Diablo? No motywują mnie walki w ogóle. Podchodzę zawsze do każdej walki tak samo, spokojnie. A coś zobaczę, jak nadarzy się okazja do znokautowania, to na pewno nie odpuszczę. No, ale jak ją zobaczymy główkę, to zobaczymy jutro, bo ja sam nie wiem jeszcze. Także spokojnie. Okej, dzięki. Dzięki.